Mamy dzisiaj 4 października i nie wiem, czy wiecie, ale z dniem dzisiejszym w Starbucksie w Polsce rusza sprzedaż kawy z matcha. Alleluja! 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 Tak! Z matcha! Wreszcie! Tak się cieszę! Czekałam na to tak długo i wreszcie się doczekałam, dlatego dzisiaj specjalnie przygotowałam dla Was próbę smaku kawy z matcią ze Starbucksa. Przygotowałam 3 kawy do spróbowania. Mam tu najpierw zwykłe matcha latte oraz matcha latte wersja citrus mint. Jestem bardzo ciekawa, jak smakuje citrus mint. A na koniec zostawiłam sobie to oto cudowne zielone matcha frappuccino. Więc zacznę od zwykłego matcha latte. Kawę mam zapakowaną na wynos, więc niestety nie jest w pięknym starbucksowym kubku i nie widać coś w środku. Dlatego zaraz to otworzę, bo w sumie jestem ciekawa, jaki to w ogóle ma kolor. Jest niesamowicie zielone. Jest tak bardzo zielone. Jestem ciekawa, czy citrus mint ma taki sam kolor. Wydają się chyba identyczne. Ten kolor jest naprawdę niesamowity. Wygląda jak, nie wiem, zupa szpinakowa. Nie żebym kiedykolwiek widziała zupę szpinakową. Ale kolor jest naprawdę fajny. Jak otworzyłam tą drugą kawę, rozszedł się taki mocny zapach cytrusów. Naprawdę jestem ciekawa, jak to smakuje. Ale na początek weźmiemy wersję klasyczną. No to próbuję. Cudowna. To jest po prostu jakbyście mieli latte i dodaną do niej matcie w idealnych proporcjach i z cukrem. Tak. To jest po prostu cudowne. Tak kocham po prostu połączenie matci i mleka. Myślę, że ta kawa naprawdę dobrze wyszła Starbucksowi. Pora na drugą kawę. Tej się troszeczkę obawiam, bo słyszałam, że niektórym ludziom nie smakuje. Zobaczymy, czy mi zasmakuje. Jest naprawdę orzeźwiająca, o wiele bardziej mi smakuje niż ta pierwsza. Czuć w niej tak mocno cytrynę i miętę, która nadaje trochę takiego gorzkiego posmaku, przez co niweluje tą mocną słodycz, a cytryna nadaje takiego orzeźwienia. Nie wiem, jak komuś może to nie smakować, mi to bardzo smakuje. Chociaż dla niektórych może być, nie wiem, specyficzna. Wydaje mi się, że mięta jest trochę za mocna, bo jest właśnie taka mocno gorzkawa. Ja na przykład nie lubię gorzkiego smaku. I jakby dali tutaj samą cytrynę bez mięty, to by mi w zupełności wystarczyło. I chyba bardziej odpowiadało niż to. Ale nie jest złe. Jest trochę specyficzne. Dużo ludzi z Polski może nie być przyzwyczajonych do takiego smaku. No i teraz przyszła pora na naszą ostatnią gwiazdę dzisiejszego odcinka, czyli matcha frappuccino. No to siup! Ale jest ekstra. Ale strasznie mało czuję zielonej herbaty. Tak. Prawie w ogóle jej nie czuję. To jest też naprawdę słodkie i naprawdę fajne, orzeźwiające. Ale jakoś tak w latte o wiele bardziej czułam smak matchi. A tutaj jakoś tak, nie wiem, zwykły słodki napój, ale też bardzo dobry. Jeśli miałabym wybierać, to wybrałabym citrus mint matcha latte, ponieważ ten smak wydaje mi się jednak taki najciekawszy. Oprócz zielonej herbaty czuć właśnie też cytrynę i miętę. Jest to naprawdę ciekawe, fajne połączenie i dosyć orzeźwiające, mimo że jest to ciepły napój. Ale myślę, że właśnie nie każdemu może przypaść do gustu, więc to jest po prostu taka moja subiektywna bardzo opinia.
Myślę, że naprawdę warto spróbować tego napoju, czy w wersji ciepłej, czy zimnej, bo według mnie jest naprawdę dobrze przygotowane i w Polsce bardzo ciężko znaleźć napoje mleczne z matcią, które są naprawdę dobre. Naprawdę się cieszę, że Starbucks to wprowadził. Jeśli mieliście okazję spróbować któryś z tych kaw, to napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie i jaki jest wasz ulubiony smak. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia!